czego chcę. Nic nie jest bez powodu, przyjdź, dowiedz się, dowiedz się. Trzy litery, jedno serce, A, W, E. Tutaj każdy student zdaje życia test. Tu jest miłość, siła, tu najlepiej jest. Tu najlepiej jest. AWF to rodzina, z którą można wszystko. To najpiękniejsze lata i cenne towarzystwo. Tu rozwinie skrzydła, pozna smak życia. Zajęcia, imprezy, dużo masz do odkrycia. Ćwiczenia, praktyka, zawody, wykłady. Nikt nigdy tu nie powie, ziomek, nie dasz rady. Poznasz jedną siostrę i nie jednego brata. To doświadczenie nie na dni, a na lata. Pobicie lata, to nigdy się nie znudzi. Tuż dobędziesz dużo wiedzy, poznasz dobrych ludzi. Na AWF liczę, że mnie wyprowadzi na dobrą drogę, żeby w życiu sobie radzić. Co mógłbyś stracić, tutaj tylko zyskasz. Jak mówię AWF, no to sport ma w myślach. Zajawka czysta i sama przyjemność. Logo AWF noszę z dumą wielką. Trzy litery, jedno serce, AWF. Tutaj każdy student wie, czego chce. Nic nie jest bez powodu, przyjdź, dowiedz się, dowiedz się. Trzy litery, jedno serce, AWF. Tutaj każdy student zdaje życia test. Tu jest miłość, siła, tu najlepiej jest. Tu najlepiej jest. Witam, z tej strony Kuba, piąty rok się kłania jeszcze. Jeśli mam być szczery, a taki nabicie jestem, to zapraszam cię na AWF, weź ze sobą koleżkę i koleżankę, jeśli taką posiadasz. Salta na gimnastyce składasz już po drugich zajęciach, a po piątym roku wychodzisz z trachem w rękach. Odbij, nie dykaj, musisz podjąć tą decyzję. Oprócz napinki przed egzaminem imprezek trochę liźniesz. Tu nie skiszesz jak ogór, będziesz wiedział, jak działa wodór. A na turystyce polatasz bez kodów. Kozak, atmosfera, sport na okrągło, piłeczka, każda gra na mordko, pływanie jak i snowboard. Znajdziesz tutaj kod dla siebie odpowiedni, otoczony ludźmi, którzy nigdy nie zawiedli. Jak Jet Li, nauczysz się wysoko kopać jak i mierzyć. Kulturę fizyczną szerzyć, musisz to przeżyć, tak, tak. Trzy litery, jedno serce, AWF. Tutaj każdy student wie, czego chce. Nic nie jest bez powodu, przyjdź, dowiedz się, dowiedz się. Trzy litery, jedno serce, AWF. Tutaj każdy student zdaje życia test. Tu jest miłość, siła, tu najlepiej jest. Tu najlepiej jest. Trzy litery, jedno serce, AWF. Trzy litery, jedno serce, AWF. Trzy litery, jedno serce, AWF. Siła krew, siła krew. Trzy litery, jedno serce, AWF. 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 Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani. Jest nam niezmiernie miło powitać was w naszej wspaniałej uczelni, najlepszej uczelni na ścianie wschodniej Polski, czyli Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym mamy dla was specjalną niespodziankę. Przygotowaliśmy dla was dni otwartych drzwi AWF Biała Podlaska. W dniu dzisiejszym pokażemy wam, czym się tu zajmujemy, co to za wspaniała uczelnia, jakie mamy kierunki, jaką mamy ofertę kształcenia. No i przede wszystkim chcemy się z wami zapoznać, bo wy, wspaniała młodzieży, jesteście dzisiaj tutaj głównymi aktorami. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do meritum sprawy i przedstawimy wam te kierunki, to zaproszę na scenę tutaj dwie najważniejsze osoby na naszej uczelni. Zapraszam serdecznie prorektora do spraw filii, pana profesora Jerzego Sadowskiego i dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia, pana profesora Huberta Makaruka. Panie profesorze, zapraszamy tutaj do nas na scenę. Dzień dobry państwu. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać młodzież, która przybyła do naszej uczelni. Jak przed chwilą zauważyliście na tym klipie, już wszystko o uczelni wiecie, ale nasi studenci tutaj, którzy są już w naszej uczelni i się szczycą tym, że są, przedstawią wam naszą ofertę kształcenia. To dobry wybór z wielu powodów. Po pierwsze, jesteśmy jedyną Akademią Wychowania Fizycznego z tej strony Wisły, która od ponad 50 lat kształci w zakresie kultury fizycznej. Kultura fizyczna to coś więcej niż samo wychowanie fizyczne, to praca z człowiekiem, czyli praca najprzyjemniejsza. Będziecie mogli pomóc dzieciom, które mają dysfunkcje ruchowe, będziecie mogli rozwinąć pewne zdolności ruchowe, będziecie mogli
upiększyć piękne kobiety na zajęciach z kosmetologii, będziecie mogli zwiedzać świat studiując turystykę, będziecie mogli pomagać dzieciom na zajęciach z terapii zajęciowej i wiele, wiele innych. Nie będę tu wymieniał wszystkich kierunków, bo jest ich coraz więcej. W tym roku zaczynamy nową specjalność, wychowanie fizyczne i taniec, który zapewne będzie się cieszył wielkim powodzeniem, podobnie jak w ubiegłym roku uruchomiliśmy nowum w kraju, a mianowicie studia licencjackie na kierunku e-sport. O tym wszystkim Państwo się dowiecie. Myślę, że to jest dobry kierunek przyszłościowy, który nie skazuje Was na pracę tylko w instytucjach samorządowych i państwowych typu szkoła, czy szpital, czy zakład fizjoterapeutyczny, natomiast stwarza Wam wielkie możliwości aktywności indywidualnej, samozatrudnienia, rozwinięcia działalności gospodarczej. My Was tego wszystkiego nauczymy, a nauczymy Was dlatego, że na wszystkich naszych kierunkach program studiów jest tak skonstruowany, że zawiera elementy, które dają wszechstronne przygotowanie, a jednocześnie głębokie przygotowanie profesjonalne, bo są nauki biomedyczne, są nauki humanistyczne i wreszcie to, co jest związane z przygotowaniem profesjonalnym, często nazywanym zawodowym, czyli zajęcia z fizjoterapii, zajęcia z lekkiej atletyki, piłki nożnej itd., itd. To gwarantuje, że będziecie na pewno bardzo dobrze przygotowani, a my jesteśmy tego świadomi, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy bogatą tradycję, mamy doskonałą kadrę dydaktyczną. Mogę się pochwalić, że pod względem naukowym jedną z najlepszych w kraju, na pewno czołową naszej uczelni, więc wszystko jest przed Wami. Wybór zależy od Was, ale ja uważam, że ten wybór to będzie strzał w dziesiątkę, mówiąc językiem sportowym. Życzę Państwu miłego pobytu tutaj w naszej uczelni. Życzę koleżankom i kolegom, naszym studentom, aby przekonali Was do tej trafnej, dobrej decyzji i mam nadzieję, że spotkamy się właśnie tutaj w październiku, 17 października na inauguracji oficjalnej, a wcześniej 1 na zajęciach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja witam równie serdecznie jak pan rektor Sadowski. Pewnie słyszeliście o takim ukutym przez Jacka Walkiewicza powiedzeniu, że są rzeczy w życiu, które warto i te, które się opłaca. Więc warto wybrać się w wymarzoną podróż. Warto kupić sobie jakąś rzecz, która chociażby jest irracjonalnie droga i niepraktyczna, ale wymarzona. Warto pójść na mecz reprezentacji Polski. Warto w końcu wybrać się na randkę w ciemno, ale nie zawsze się to opłaca. Natomiast są rzeczy, które warto i które się opłaca. To z pewnością podjęcie studiów w naszej uczelni. Warto, ponieważ tu spędzicie najlepsze chwile waszego życia. Warto, bo zawiążecie przyjaźnie, które będą trwały do końca waszego życia, przez bardzo długi czas. Warto, bo tutaj będziecie mogli odkryć swoje pasje, je kontynuować. Warto, bo atmosfera tego miejsca jest magnetyczna i będzie wam towarzyszyła do końca, przez długie życie. Opłaca się dlatego, że będziecie absolwentami jednej z najbardziej znamienitych uczelni w Polsce, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z filią w Białej Podlaskiej. Opłaca się, bo będziecie mogli już od pierwszego roku liczyć na różnego rodzaju stypendia. Opłaca się, bo w czasie studiów będziecie mogli podjąć pracę i kontynuować, łączyć ją z nauką. W końcu opłaca się, bo w Białej Podlaskiej życie jest stosunkowo tanie. Dlatego z pełnym przekonaniem i z głębi serca zapraszam Was do studiowania w bialskiej filii, bo warto i się opłaca. Dziękuję bardzo. Kochani, tak jak pan dziekan powiedział, nasza AWF Biała Podlaska to bardzo specyficzna uczelnia. My tu się czujemy jak jedna wielka rodzina. Naszymi atutami przede wszystkim to jest to, w mojej ocenie, że jesteśmy uczelnią typu kampusowego. Praktycznie wszystkie obiekty, zarówno sportowe, jak i dydaktyczne, jak i akademiki, jak i stadion, jak i basen, znajdują się na jednym kampusie. I w przeciwieństwie do dużych miast, nie musimy jeździć na drugi koniec miasta, żeby odbyć jakieś zajęcia. Tu w zasadzie studenci w klapkach mogą przejść z akademika na basen i od razu wskoczyć do wody, czy przejść dosłownie kilkadziesiąt metrów na wykłady i ćwiczenia.
Jesteśmy uczelnią typu kampusowego. Wszystko jest w jednym miejscu. To jest niezwykła pomoc dla studentów. Druga sprawa, o której powiedział pan dziekan, to studiowanie w Białej Podlaskiej. Tu naprawdę życie jest tanie, w przeciwieństwie do dużych miast. A ofertę, którą wam dzisiaj przedstawimy, 11 rewelacyjnych kierunków studiów, na których każdy z was na pewno znajdzie coś dla siebie. Jestem w to święcie przekonany i na pewno wybierzecie dobry wybór. Bo teraz wy stoicie po maturze przed waszym ważnym wyborem życiowym. My wam w tym pomożemy. Co i bardzo ważna rzecz, najważniejsza w mojej ocenie, to atmosfera, która panuje na tej uczelni. Tu jest naprawdę jak w domu. Nikt nie jest tu anonimowy. Znamy się ze studentami, przybijamy sobie piątkę na korytarzu, spędzamy razem czas na zajęciach i nie tylko na zajęciach, na super imprezach. No ale słuchajcie, nikt nie powie lepiej o uczelni niż nasi studenci. Więc w dniu dzisiejszym, na dniach otwartych drzwi AWF Biała Podlaska, postanowiliśmy, że to właśnie studenci przekażą wam wiedzę, co oni robią na tych kierunkach. Ja uczę tylko na kilku, więc wszystkich dokładnie nie znam, ale nasi studenci są specjalistami od tych kierunków i oni wam dzisiaj je przedstawią. Zaczynamy od pierwszego kierunku w naszej ofercie kształcenia. Będziemy sobie lecieli od waszej lewej strony. To jest kierunek, który jest z nami od samego początku. 50 lat już jest nasza uczelnia na mapie Polski i od 50 lat kształcimy niezwykłych specjalistów, nauczycieli wychowania fizycznego. To kierunek wychowanie fizyczne, największy kierunek na naszej uczelni, więc o tym kierunku opowiedzą wam nasi wspaniali studenci. Są dzisiaj z nami Marta i Grzesiek. Chodźcie do nas, do mnie. Kochani, oni są bardzo zestresowani dzisiaj, więc powitajcie każdych studentów gorącymi brawami. Cześć Marta, cześć Grzesiek. Cześć. Skoro tu jesteście, to zapewne jesteście zainteresowani studiami na naszej uczelni. Jednym z kierunków jest wychowanie fizyczne. Marta, nie możesz tak mówić, bo oni pewnie myślą, że chodzi o zawód WF-isty. I mają rację, ale warto zaznaczyć, że wychowanie fizyczne jest przede wszystkim skierowane do pasjonatów sportu. I nikt nie powiedział, że po tym kierunku musisz być tylko nauczycielem WF-u. Choć oczywiście możesz, bo to jest główny cel tego kierunku. To kim w takim razie mogę być, kończąc ten kierunek? Niech pomyślę. Chociażby trenerem różnych sportów. Piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, lekkoatletyka. Koszykówka. Koszykówka, tak jak pan doktor. A dzieje się tak dzięki specjalizacjom. Ale oni nie wiedzą, co to są te specjalizacje. No tak. Słuchajcie, specjalizacje to są uprawnienia instruktorskie, które otrzymujemy podczas całego okresu studiowania. Ja wybrałem windsurfing i snowboard. Po pierwsze, świetna praca, praca, którą lubię. No i hajs się zgadza. Słuchajcie, ja byłem w Kruszkowcach w górach, widziałem, jak Grzesiek jeździ na snowboardzie, robi to rewelacyjnie. Ja troszeczkę na nartach, on super na snowboardzie, polecam, super nauczyciel. A jak Marta u ciebie ze specjalizacjami? Ja właśnie stoję przed tym wyborem. Zastanawiam się nad instruktorem windsurfingu. Coś nie coś potrafię, bez znaczenia, czy jest warun. A co najważniejsze, mogę dobrze zarobić. Podsumowując, słuchajcie, ja jestem już na 5. roku i tak naprawdę na pierwszym roku, jak byłem, jak dobrze pamiętam, pierwszy rok, to zacząłem pracę jako instruktor tańca dodatkowo i tak naprawdę gdyby nie AWF, prawdopodobnie tej ścieżki bym nie wybrał, a szczerze mówiąc, w tym momencie nie wyobrażam sobie życia bez tego. Przede mną jeszcze rok do końca licencjatu, na dodatek 2 lata magisterki, z czego bardzo się cieszę. Studiując wychowanie fizyczne, cały czas poznajemy nowych ludzi, wyjeżdżamy w góry i na Mazury, a historia sama się pisze. Szczerze mówiąc, zazdroszczę ci tych 5 lat, tych jeszcze dodatkowych, że możesz studiować, bo ja już kończę swoją karierę, ale nie zanudzajmy już ich, a oni niech sami podejmą odpowiedzialną decyzję. Do zobaczenia na studiach. Dzięki bardzo. Słuchajcie, wychowanie fizyczne, przez 40 lat na naszej uczelni kształciliśmy tylko nauczycieli wychowania fizycznego, ale od kilkunastu lat stwierdziliśmy, że idziemy z duchem czasu. Postanowiliśmy otworzyć się na rynek i utworzyć kierunki, dzięki którym nasi studenci bez problemu znajdą zatrudnienie w wielu branżach i w wielu instytucjach. I kilkanaście lat temu, jako pierwsi w Polsce, utworzyliśmy bardzo fajny, specyficzny kierunek, ale bardzo, bardzo atrakcyjny. To jest kierunek dla ludzi, którzy lubią militaria. Zajmują się tym, pasjonują się właśnie militariami. To jest kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. I są z nami dzisiaj Dagmara, Dominika i Szymon. To nasi specjaliści właśnie z tego kierunku. No to po co? Poopowiadajcie, co tam w tym wojsku. Tak jest. Cześć Domcia, cześć Daga, cześć Szymon. O ten jak przywali. Witajcie.
Cześć wszystkim. Pragnę wam przedstawić w skrócie kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Dominika, może zaczniesz o przedmiotach na tym kierunku? Ogólnie mamy przedmioty związane stricte z wychowaniem fizycznym, prowadzone w formie praktycznej i teoretycznej, ale mamy również przedmioty obronne, takie jak na przykład survival, strzelanie, albo na przykład różnorodne sporty walki. Ale studiowanie na AWF-ie to nie tylko zajęcia, to również obozy. Tak, to prawda. Właśnie ostatnio wróciliśmy z obozu zimowego. Mieliśmy tam okazję oczywiście jeździć na nartach zjazdowych, na snowboardzie, ale oprócz tego wyprawy biegowe na nartach oraz wyprawy górskie. Dagmara, jakieś poligony, te sprawy? No, taki obóz to czasem potrafi być niezły poligon. A jak było na obozie letnim? Na obozie letnim było ciężko, ale na pewno fajnie. Mieliśmy jedne z najciekawszych zajęć, to był survival, przeprawy kajakowe oraz przeprawa przez bagna. Dzięki studiowaniu na AWF-ie w służbach mundurowych mamy możliwość podjęcia wielu różnorodnych prac, na przykład w siłach specjalnych, takie jak Służba Ochrony Państwa, GROM, ale również w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej czy też w WOT-ie. Ale jeśli na przykład ktoś nie chce pracować w służbach, może pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasach mundurowych albo jako instruktor wielu różnych sportów, takich jak na przykład pływanie albo na przykład lekka atletyka. Dominika, opowiedz mi jedną rzecz. Powiedziałaś, że można pracować w wielu jednostkach wojskowych, służba graniczna, straż graniczna, więziennictwo, policja, służba ochrony państwa. Wiem, że kilku naszych absolwentów jest naprawdę, no niestety ze względu na tajemnicę państwową nie możemy ich podać nazwisk, ale słuchajcie, kilku naszych studentów ochrania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To są właśnie studenci po wychowaniu fizycznym w służbach mundurowych. Ale wiem, że studenci i gros studentów z tego kierunku jest w WOT-ie. Zgadza się. Ja też jestem właśnie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dzięki temu, że uczelnia jest bardzo przychylna do tego, żeby się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności i wykształcenie wyższe, mogę połączyć studiowanie z zawodem po prostu w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jak to łączysz na uczelni? Dajesz radę? Oczywiście. Jeżeli jest zapotrzebowanie, po prostu zgłaszam to do dziekana, zgłaszam, piszę pismo i jeżeli mam na przykład skierowanie na poligon, na działania wojskowe, po prostu jadę. No i będzie miał nas kto bronić. Bardzo wam dziękujemy i zapraszamy na kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki bardzo. Tylko delikatnie, Szymon. Słuchajcie, kochanie, skoro wychowanie fizyczne, to dalej jesteśmy przy tym temacie. I teraz słuchajcie, nowość. Tego w Polsce jeszcze nie było. Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce i od tego roku nowość na naszej uczelni. Jeżeli komuś, tak jak mi, muzyka jest w waszym sercu i taniec też, to zapraszamy was na nowy kierunek. Tego jeszcze w Polsce nie było. Wychowanie fizyczne i taniec. Popatrzcie. Tak więc nowość, wychowanie fizyczne i taniec. Tego kierunku jeszcze nie ma, on będzie utworzony w tym roku, ale wiem, że już nawet nasi studenci wybierają się na ten kierunek. A pamiętajcie, że nasza uczelnia, oprócz tego, że tak jak pan dziekan pomaga bardzo studentom w sprawach socjalnych, to też pomagamy studentom w tym, żeby rozwijali swoje różne pasje. I można studiować na jednym kierunku, ale można też wziąć jednocześnie i studiować na drugim kierunku. I są z nami dzisiaj właśnie nasi tancerze z zespołu Pieśni Tańca Podlasie, Natalia i Piotrek. I wy się wybieracie na ten kierunek. Tak, zgadza się. No to słuchajcie, wy jesteście tancerzami, ja słabym tancerzem.
to poopowiadajcie, co tam na tym kierunku. Cześć wszystkim. Studia wychowanie fizyczne i taniec to coś, co pozwoli wam rozwijać się w wielu kierunkach. Dzięki temu będziecie mogli w przyszłości zostać choreografem, instruktorem tańca. Nie tylko przygotuje was to do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Ten kierunek skierowany jest do osób, nie będę was tym zanudzał. Może Natalka, proszę opowiedz naszym studentom, co ich czeka na tym kierunku. Tak jak Piotrek wspomniał, jest to kierunek, który daje bardzo duże możliwości ze względu na swoją bogatą ofertę. Moduł taneczny zawiera taniec towarzyski, taniec ludowy, techniki tańca klasycznego, współczesnego, jazzowego. Mamy również choreoterapię w wychowaniu fizycznym, choreografię, kompozycję, a nawet reżyserię widowisk estradowych. Natalia, pytanie takie szybkie. Czy taka lebiega jak ja, co nie umie tańczyć, to nadaje się na takie studia, czy ja muszę umieć tańczyć? Ależ oczywiście, że tak. Ja szczerze mówiąc, przed studiami nie uczyłam się tańca. I nawet nie pomyślałam o tym, że odkryję tutaj na AWF-ie swoją pasję, jaką jest taniec. Powiem ci w tajemnicy, że jak widziałem Piotrka na pierwszym roku, to z niego też tańce się nie zapowiadał. No a teraz muszę przyznać, że bardzo dobrze sobie radzi, naprawdę. Piotr, żarty żartami. Wiem, że jesteś bardzo dobrym tancerzem, nasz lokalny diabełek. Ty, Piotruś, jak spotkałeś się tu z tańcem, umiałeś tańczyć, jak przyszedłeś na uczelnię? Po pierwsze, to doktor tak mówi, bo mi zazdrości. No tak. Tych kocich ruchów. No a ja nie miałem nic do czynienia z tańcem, zanim przyszedłem na studia. Po prostu moją ulubioną partnerką na dyskotekach była ściana. Ale po tych 3 latach studiów udało mi się to zmienić i coś nie tam mi wychodzi, coś nie coś. Brawa na Piotrka. Słuchajcie, a wychodzi mu naprawdę dobrze. Natalia, powiedziałaś, że macie sporo modułów, różnych tańców, choreografia, czyli jakie są możliwości pracy? Bo to jest bardzo ważne, jaka jest możliwość pracy po danym kierunku? Poza tym, że uczymy się tańca, technik tanecznych, mamy przedmioty takie jak, jak choreoterapia w wychowaniu fizycznym, choreografia, kompozycja, różnego rodzaju widowisk estradowych, organizacja tego typu imprez, festiwali. Czyli słuchajcie, no widzicie sami, że taniec daje tak dużo możliwości, więc jeżeli chcecie studiować na tym naprawdę najnowszym kierunku na naszej uczelni, to zapraszamy w imieniu naszych tancerzy wychowanie fizyczne i taniec. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Słuchajcie, to były kierunki związane typowo z wychowaniem fizycznym. Ale na naszej uczelni mamy też kierunki typowo sportowe. To są kierunki, na których nadajemy uprawnienia instruktorskie i trenerskie z różnych dziedzin sportu. Od 2014 roku, dzięki uprzejmości ówczesnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Zbigniewa Bońka, w Białej Podlaskiej utworzyliśmy elitarną szkołę dla najlepszych trenerów w kraju. Szkołę trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2014 roku pracujemy z piłkarzami nożnymi i przyjeżdżają do nas naprawdę światowej klasy osobistości. Ale dzięki temu, że utworzyła się Szkoła Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, mogliśmy otworzyć kierunek dla naszych studentów, którzy interesują się tą najpopularniejszą grą w naszym kraju, czyli sport, piłka nożna. To jest naprawdę elitarny kierunek, daje mnóstwo możliwości, ale przede wszystkim daje niesamowite uprawnienia, których nie uzyskacie nigdzie indziej. Nie uzyskacie na żadnych kursach, a jeżeli chcecie pojechać na takie kursy, możecie jechać za granicę. A my na naszej uczelni dajemy taką możliwość naszym studentom. No ale co ja będę dużo gadał. Najlepsi specjaliści z piłki nożnej są z nami trenerzy Krzysiek i Kacper. Później będzie jeszcze Sebastian, ale on na razie jest na treningu. Czołem, coachu. Cześć, coachu. Fajna bluza. Co, doktor? No, kurs UEFA. Pewnie, da się załatwić? A jaki rozmiar? No takiego nie ma. No dobra, sport piłka nożna, Krzysiek i Kasper przed wami. Siemanko, witamy wszystkich. Dlaczego sport piłka nożna? Może dlatego, że to jedyny kierunek w Polsce, który przygotuje was do roli trenera piłki nożnej. Ja dzięki studiowaniu na tym kierunku od 4 lat sam prowadzę zespół. Krzysiek prowadził już zespół w Centralnej Lidze Juniorów. Tak, a Kasper za to jest koordynatorem w Akademii Piłkarskiej. Obecnie zarządzam pracą 20 trenerów w 16 zespołach. Dzięki współpracy ze Szkołą Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej mam możliwość kursu
UEFA, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić wszystkie zespoły młodzieżowe w Polsce, do tego wszystkie zespoły seniorskie od B-klasy do drugiej ligi włącznie. W ramach tej współpracy niejednokrotnie mieliśmy też okazję uczestniczyć w zajęciach u boku zasłużonych trenerów, m.in. Jerzego Brzęczka, Antoniego Piechniszka, czy nawet Alexa Fergusona. Nie tylko trenerzy, ale też i znani zawodnicy, tacy jak Łukasz Piszczek, Radosław Majewski, czy Sławomir Peszko, przybywają tutaj do naszej Białej Podlaskiej i wspólnie z nimi możemy trenować, grać w dziadka, postrzelać na bramkę. Pan doktor kojarzy Sławomira Peszkę? Kojarzę, mamy parę wspólnych cech, szczególnie imprezowych. Słuchajcie, chłopaki, to fajnie, że ja bardzo im zazdroszczę, że największe tuzy światowej piłki nożnej do nas przyjeżdżają. Była też na badaniach w Białej Podlaskiej reprezentacja naszego kraju. Tak więc znamy się z piłkarzami nożnymi i trenerami, ale powiedz ci, Kasper, może ty mi powiedz, jakie szczegółowe zajęcia są na tej uczelni? Powiem szczerze, do pracy czuję się kompleksowo przygotowany. Mając wiedzę z bardzo szerokiego zakresu, od treningu sportowego po organizację pracy w klubach sportowych, ponadto możemy jeszcze się poszczycić tym, że kończąc studia będziemy mieli dyplom trenera przygotowania motorycznego. Super. Tak więc jak widzicie, zajęcia dają bardzo dużo. Fajne jest to, że trenujecie i macie częstych gości z zagranicy, ale fajna też jest sprawa, że na pewno sporo z was jest zawodnikami i nie wiem, Sebastian już skończył ten trening, czy nie? O, jest. Seba, chodź do nas. Powitajcie Sebastiana gorącymi brawami. A mówią, że piłkarze nie umieją skakać. Sebuś, weź mikrofon. No właśnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Seba, ty jesteś zawodnikiem, nie wiem, tam chyba okręgowej ligi, czy jaki tam, nie pamiętam. Nie, ja jestem zawodnikiem trzecioligowym, aczkolwiek w murach naszej uczelni znajduje się wielu zawodników z Ligi Centralnej, czyli to jest druga liga, pierwsza oraz ekstraklasa. Czyli nie ma problemu, żebyście jednocześnie trenowali i studiowali na naszej uczelni. Nasza uczelnia zapewnia jak najbardziej plan zajęć tak zorganizowany, że jesteśmy w stanie połączyć nasze obowiązki, te piłkarskie i te studenckie. No to super. Słuchajcie, jeżeli chcecie być wśród tak elitarnych ludzi jak oni, właśnie tu Kasper, Krzysiek i Sebastian, chcecie studiować na naprawdę wyjątkowym kierunku, po którym praca na pewno się znajdzie, bo trenerów piłki nożnej i ogólnie sport piłka nożna nie zniknie w Polsce i będzie się dalej rozwijał. Życzymy reprezentacji dużo sukcesów na Mistrzostwach Świata, więc zapraszamy, żebyście dołączyli do tego elitarnego grona, czyli kierunku sport piłka nożna. Zapraszamy. Dzięki bardzo, panowie. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Leć na trening dalej, bo może z tej trzeciej ligi pójdziesz do drugiej. Słuchajcie, skoro kierunki sportowe, to nie samą piłką nożną człowiek żyje. Coraz więcej ludzi pasjonuje się walkami w klatce, na ringu, na macie. Coraz więcej osób w waszym wieku pasjonuje się po prostu sportami walki. I my wyszliśmy naprzeciw waszym oczekiwaniom i nasza uczelnia zorganizowała kolejny kierunek. I pamiętajcie, to nie jest kurs weekendowy, bo takich kursów w Polsce jest mnóstwo, ale one w pełni nie przygotowują do tego zawodu. My utworzyliśmy profesjonalne, trzyletnie studia licencjackie na kierunku sport, sporty, walki. Są z nami dzisiaj Agata i Konrad, czyli nasi zawodnicy z kierunku sport, sporty, walki. Cześć, Agatka. Ty, wariacie, weź. Czujnie, dymy. Od wielu lat sporty i sztuki walki stanowią jedną z najatrakcyjniejszych aktywności fizycznych człowieka. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wam nowy kierunek w naszej uczelni, ale też w Polsce, czyli kierunek sport, sporty walki. Skierowany jest on do zawodników sportów walki, osób ćwiczących sztuki samoobrony, systemy kombat, ale także do wszystkich tych, którzy po prostu chcą nauczyć się walki wręcz i zdobyć zawód trenera. Studia na tym kierunku trwają 3 lata, a po ich ukończeniu możemy kontynuować naukę na kierunku wychowanie fizyczne, a tym samym zdobyć uprawnienia pedagogiczne i wykształcenie magisterskie, jakie zresztą posiada nasz kolega Dawid. Tak, zgadza się. Powiedz nam, Dawid, bo ty już skończyłeś jedne studia, a mimo to postanowiłeś nie opuszczać naszej uczelni i wybrałeś drugi kierunek, sporty walki. Dlaczego? Chciałem przedłużyć sobie młodość, ale tak naprawdę.
Zainteresowała mnie różnorodność zajęć tych praktycznych. Dodatkowo wiedziałem, że spotkam się z osobami, które mają wysoki staż treningowy w swoich bazowych sportach walki. Takie jak ja, na przykład 30-letni w sumo. Czyli są podstawy. Tak, są podstawy. Jest z czego szyć. Tak, jest. Także jakby coś, to pamiętaj, spotykamy się w oktagonie. Tak, a oktagon zweryfikuje. Ja jeszcze wspomnę o naszej ofercie, która zawiera ponad 500 godzin zajęć praktycznych podnoszących umiejętności z zakresu sportów walki. I mimo tak bogatej oferty, zajęcia na naszym kierunku są ułożone w taki sposób, że studenci nie mają problemu, aby łączyć je ze swoimi pasjami, czy w przypadku zawodników z treningami. Słuchajcie, no jak zauważyliście, sorry Dawid, że ci przerywam, Agatka, to widzicie cały czas do was tak stoi, nie? Bo to zawodniczka karate, tak? Ja już jestem przygotowana nawet tutaj na scenie. No, także powiedz mi Agata, bo ja wiem, że ty jesteś zawodniczką karate, czynną zawodniczką. Jak łączysz właśnie studiowanie i trenowanie? Bo słuchajcie, trenowanie na najwyższym światowym poziomie to jest coś wymagającego. Tak, i mimo, że mam zajęć dużo na uczelni, bo studiuję na dwóch kierunkach, nie mam problemu, żeby łączyć je z treningami, ponieważ ułożone są w taki sposób, że na przykład rano idę na zajęcia, po południu idę na trening, a dodatkowo w ciągu tygodnia zawsze znajdzie się jeden dzień na odpoczynek, na regenerację, na przykład w gramofonie. No tak, ten gramofon się często będzie pojawiał w wypowiedziach naszych studentów, ale o tym porozmawiamy sobie w kuluarach. Ponadto w planie studiów jest organizowana gala sportów walki dla chętnych w jej uczestnictwie studentów. Program kierunku sport, sporty walki ubogacony jest o zajęcia usprawniające, badania naukowe w sportach walki, staże w klubach sportowych oraz seminaria z zawodnikami oraz trenerami wysokiej klasy. Podczas studiów będziecie mogli uzyskać uprawnienia instruktorskie z takich sportów sztuk walki, jak brazylijskie jiu-jitsu, grappling, zapasy, boks, taekwondo, kickboxing, muay thai, MMA, trener przygotowania motorycznego w sportach walki oraz instruktor samoobrony. Te uprawnienia pozwolą wam w przyszłości znaleźć zatrudnienie w instytucjach sportowych, w klubach sportowych, a jako absolwenci naszej uczelni będziecie przygotowani do tego, aby w przyszłości założyć własny klub sportowy i prowadzić własne zajęcia. Dawid, chodź, założysz ze mną ten klub sumo. A jaki podział zysków? No, dogadamy się. Dobra. Słuchajcie, jeżeli interesują was sporty walki i walka w oktagonie, czy na ringu, czy na macie leży w waszym sercu, to zapraszamy serdecznie, bo to jest naprawdę profesjonalny kierunek, który przygotuje właśnie was do tego zawodu, a wiem, że gale sportów walki cieszą się ogromnym powodzeniem, zresztą nasi studenci też w nich uczestniczą. Dziękujemy bardzo. Agata i Dawid, studenci zapraszamy. Kierunku sporty walki. Odprowadzę was, żeby było bezpieczniej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, przed nami kolejny kierunek w takim razie. Lecimy dalej z naszą ofertą. Słuchajcie, to też jest kierunek, który jest nowością na naszej uczelni i nowością w Polsce. Powstał w tamtym roku, więc na razie mamy tylko studentów, którzy są na pierwszym roku. Kierunek niezwykle popularny, choć czasami u niektórych mówiono, że troszeczkę kontrowersyjny, ale ja tak nie uważam, bo ta branża rozwija się w sposób niesamowity. Ponad 5 miliardów dolarów obrotów rocznie. Słuchajcie, to są ogromne pieniądze i część z tych kasy wy możecie wziąć dla siebie. Kierunek e-sport. Są z nami specjaliści z tego kierunku, Dominika i Oskar. Dla nich gorące brawa. Siema, brachu, siema. Siemka. Słuchajcie, to co, Oskar, wygracie pewnie tam non-stop, nie? Zdarza nam się czasem coś pograć. Tak? CSika, tam jakieś tam Counter-Strike. Lubimy po zajęciach trochę pograć. Ale sobie. Po zajęciach właśnie. Po zajęciach? No dobrze, ja ich zostawiam z wami, niech popowiadają na temat kierunku e-sport. Tak, ja jestem Domka, a to jest Oskar, bo się zapomniał przedstawić, troszeczkę się stresuje, także dajcie mu otuchy. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, aby wam opowiedzieć o właśnie najnowszym kierunku, czyli e-sporcie. E-sport to oczywiście sporty elektroniczne i właśnie jeżeli ktokolwiek ma tutaj wątpliwość, czy my tylko gramy na tym kierunku, a na początku zadawane były nam takie pytania, że pewnie tylko siedzimy przed komputerem, czego wy w ogóle się uczycie, no to tutaj jesteście w błędzie, ponieważ oprócz oczywiście zajęć typowo szkoleniowych, które mamy w piątki, gdzie
szkolimy nasze umiejętności z gier takich jak Valorant, CS czy LOL, to oczywiście zajmujemy się też takimi dziedzinami jak odnowa biologiczna, jak anatomia, jak zajęcia sportowe, których mamy naprawdę dużo, jak komunikacja czy PR i marketing. No i jak już wiemy, co, z czego się uczymy, to co możemy robić po tym kierunku? Oski, opowiedz poproszę. Słuchajcie, nasz kierunek doskonale przygotuje Was do pracy w takich zawodach jak caster, komentator, właściciel własnej organizacji sportowej, realizator, host, menadżer, trener oraz będziecie potrafili zorganizować wszelkiego typu eventy. Dodatkowo nasza uczelnia jest otwarta na nasze autorskie projekty. My na przykład mamy na swoim koncie już pierwszy turniej CSGO w BPK, podczas którego mieliśmy ponad 1000 osób na Twitchu oraz setki stacjonarnie. Dodatkowo zorganizowaliśmy finał turnieju szkół średnich oraz turniej na szlachetną paczkę, podczas którego zebraliśmy ponad 6000 zł. Tak, a więc teraz przejdźmy do tego, kto może w ogóle studiować. Tak naprawdę może każdy, bo czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czy tak jak Oski, dosyć dużo spędzasz czasu przed komputerem grając, czy tak jak ja, zajmujesz się bardziej marketingową, biznesową stroną e-sportu, studia są dla ciebie. Dodatkowo, jeżeli pracujesz albo masz chęć pracować, czy masz jakieś dodatkowe zajęcia, również nie ma problemu. Ja prowadzę własną firmę, działalność sportową. Moi chłopcy grają i no, trzeba się tym zająć. I również mam pełno czasu dla siebie, a przy tym uczę się i uczelnia mi pozwala na to, żebym mogła połączyć kilka tych aspektów. Domcia, powiedz mi krótko, bo wiem, że Dominika pracuje i ma własną agencję sportową właśnie sportowców. Czy na tym da się zarobić? No, da się, oczywiście, że się da, ale nie będziemy chyba tu wchodzić w szczegóły, co? Tak, jak ktoś by chciał zobaczyć stan konta Dominika, ja znam ten stan konta, to dzisiaj na turnieju, bo wiem, że przygotowaliście specjalną niespodziankę na dzień dzisiejszy. Tak, po zakończeniu tego wydarzenia dzisiaj mamy dla Was mini turniej sportowy, który odbędzie się w naszej sali. Sali gamingowej, gdzie oczywiście będzie dla każdego do wygrania jakaś nagroda, a za pierwsze miejsce no, będzie coś specjalnego. Także zapraszamy każdego chętnego. Super ekstra komputer. Nie przesadzaj. Domcia funduje. Słuchajcie, to jest naprawdę, powiem Wam szczerze, znam tych studentów, byłem na dwóch zajęciach u nich, naprawdę robią świetną robotę, a turnieje przez Was zorganizowane są naprawdę mega profesjonalne. I słuchajcie, ta branża, tak jak powiedziałem, w Polsce coraz bardziej się rozwija i będzie się rozwijała, bo technika idzie do przodu, jest to normalne. Więc praca w tej branży, organizacji imprez, trenerów, przygotowania dla zawodników i tak dalej, no spektrum jest po prostu ogromne i z tego są naprawdę, naprawdę duże pieniądze. Więc jak chcecie studiować na e-sporcie, to zapraszamy. Ale powiedz jeszcze o Facebooku, mówiliście? Tak, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, oczywiście możecie nas złapać, tutaj będziemy się kręcić, ale również zapraszamy na nasz fanpage e-sport AWFBP, także jeżeli macie pytania, zapraszamy i zapraszamy na dalszą część tutaj wydarzenia oraz na nasz turniej. Także dzięki bardzo. Dzięki. Dominika i Oskar z kierunku e-sport. Słuchajcie, przed nami kolejny kierunek sportowy. Jak to mówią? W zdrowym ciele zdrowy duch. I żeby zadbać o swoje ciało i nie tylko o swoje ciało, no to trzeba poświęcić temu troszeczkę czasu, ale przede wszystkim trzeba mieć wiedzę, jak zrobić to mądrze i z głową. I my właśnie zorganizowaliśmy kolejny kierunek, dzięki któremu nasi studenci w sposób profesjonalny przez 3 lata przygotowują się do jednego z najbardziej popularnych zawodów w Polsce. Słuchajcie, branża wellness and spa i fitness rozwija się niesamowicie. Rynek potrzebuje, coraz większa jest świadomość ogólnie, rynek potrzebuje coraz więcej ludzi z tej branży, bo coraz większa jest świadomość naszego społeczeństwa, że my musimy zadbać o własne zdrowie, o własną kondycję fizyczną, o zdrowie, o wygląd i my Wam w tym pomożemy. A pomogą w tym specjaliści. Ja nie chciałbym pójść do klubu i pracować z kimś, kto się na tym nie zna. Natomiast wiem, że idąc do klubu spotkam absolwentów AWF-u Biała Podlaska kierunku trener personalny. I są z nami dzisiaj już trenerzy personalni. Ola i Krzysiek, chodźcie do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ola to mój kat. Cześć Krzysztof. Słuchajcie, no to co, poopowiadajcie, jak tam na tym kierunku trener personalny. Fajnie, że jesteście. Skoro wybraliście naszą uczelnię, to podejrzewam, że jesteście osobami aktywnymi fizycznie. Dobrze się składa, bo kierunek, który chcemy Wam przedstawić razem z Krzysiem, trener personalny, jest skierowany właśnie do takich osób.
Jest to kierunek wszechstronny, na którym możecie poznać różne aktywności fizyczne, takie jak yoga, pilates, fitness, trening z taśmami TRX, a nawet samoobrona. Chcesz jeszcze coś dodać, Krzysiu? Tak, mamy przedmioty praktyczne, takie jak trening siłowy, trening mocy, trening szybkości, trening wytrzymałości. Jesteśmy przygotowani w tych przedmiotach bardzo motorycznie, gdzie nie dostaniemy takiego przygotowania motorycznego na kursach. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Słuchajcie, jest szansa, żeby coś z tym zrobić? Jest. Jest? Jest. Bo mnie ostatnio mówiono, że żeby mieć płaski brzuch, to trzeba jeść płaskie potrawy, pizzę, czekoladę. Nie do końca tak jest. I właśnie my na tym kierunku mamy także zajęcia z dietetyki. O dobra, to coś dla mnie, już jestem zainteresowany. Tak. Możemy ułożyć naszym klientom dostosowany, zbilansowany plan dietetyczny, także zapraszam na konsultację. No to dobra, to ja się zostawiam was dalej i idę konsultować, co ja bym chciał zjeść. Oprócz dietetyki mamy także takie zajęcia jak fizjoterapia w sporcie, psychologia i coaching, co pozwala nam podejść do naszych klientów w sposób całościowy, holistyczny, bo nie tylko ciało jest ważne, ale umysł także. Dokładnie, mamy taki przedmiot jak umiejętności coachingowe, gdzie uczymy się nabywać takich umiejętności interpersonalnych, umiejętności miękkich w pracy z trenerem, gdzie rozmowa jest bardzo ważna i na pewno pomoże w osiągnięciu zamierzonych celów. Komunikacja z klientem to podstawa. Dokładnie. Zapraszamy was na Słuchajcie, to co, my się widzimy wieczorem w klubie, ja wiem w którym. Oczywiście. To nie jest klub gramofon, to jest klub fitness. Tak więc jeżeli chcecie profesjonalnie przygotować się do zawodu trenera personalnego, pracować z ludźmi, pracować w klubach fitness, ale nie tylko w klubach fitness, bo i cała działalność w branży związanej z naszym zdrowiem i naszym ciałem, to zapraszamy na ten profesjonalny kierunek. Będziecie takimi super trenerami jak Ola i Krzysiek. Gorące brawa. Dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie, to były kierunki typowo sportowe, gdzie przychodzą do nas ludzie naprawdę pełni pasji, chęci do ćwiczeń, chęci do uprawiania sportu, ale przecież nie samym sportem i nie samą kulturą fizyczną człowiek żyje. Jest mnóstwo studentów na innych kierunkach, którzy mają inne pasje. I jednym z takich kierunków to jest kierunek dla ludzi, którzy lubią zwiedzać świat, lubią poznawać nowe osoby, lubią się kształcić, lubią się bawić. To jest kierunek, który w mojej ocenie jest coraz bardziej popularny, a ta branża na pewno nie zniknie. My jako Polska jesteśmy naprawdę świetnie do tego przygotowani, a cały świat stoi przed nami otworem. To kierunek turystyka i rekreacja. Są z nami takie dwie krajzolki z tego kierunku, Kinia i Paulina. Chodźcie tutaj do mnie, dziewczyny. Cześć, Paulinka. Z Kinką się później Cześć. Przywitam. No to Buongiorno. Słuchajcie, posłuchajcie. Tak. Ciao. Privet. Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. I pewnie teraz wszyscy się zastanawiacie, skąd u nas takie umiejętności językowe? Jesteśmy studentkami turystyki i rekreacji. I jesteśmy tutaj po to, aby przybliżyć wam chociaż troszeczkę specyfikę funkcjonowania i działania właśnie tego kierunku. Już pierwszym atutem, jaki mogliście zauważyć, jest nauka języków obcych. Tak, mamy możliwość kontynuowania języka angielskiego, a także naukę języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego czy hiszpańskiego. A więc absolwent kierunku turystyka i rekreacja ma umożliwioną ścieżkę rozwoju w kierunku pracy tak naprawdę z każdego miejsca na świecie. Tak, znajomość języków obcych pozwala nam podnosić nasze kwalifikacje zawodowe oraz pewność siebie w trakcie podróżowania, którego na tym kierunku nam nie brakuje. I tutaj warto wspomnieć o udziale w międzynarodowych targach turystycznych. W Berlinie, pamiętam. Doktor nie pamięta. Ale co się działo w Berlinie? Zostało w Berlinie. No właśnie. Ponadto mamy wybór aż 4 dodatkowych specjalizacji. Czym jest specjalizacja? Już wiecie. Tak, ja mogę się pochwalić, że jestem teraz na specjalizacji samoobrony oraz ukończyłam specjalizację event manager, dlatego organizację imprezy mam w małym palcu. Dodatkowo razem z Kinią zrobiliśmy specjalizację z fitnessu, co jest teraz bardzo popularne. Kinia zrobiła specjalizację z pilotażu wycieczek oraz jest w trakcie specjalizacji fitness siłowy. Zgadza się. A ponadto na naszej uczelni, w naszej uczelni, istnieje taki wybór jak specjalizacje sezonowe.
Są to więc między innymi wybór specjalizacji takich jak narciarstwo zjazdowe, snowboard, specjalizacja letnia, taka jak windsurfing, a poprzedzone są one obozami, w których my miałyśmy możliwość uczestniczyć. Tak, są to obozy letnie, zimowe oraz wędrowne. W naszym przypadku był to obóz żeglarski, na którym spędziłyśmy tydzień na jachtach. Dokładnie. To ile tych macie specjalizacji łącznie zrobionych? Razem 10. 10? 10. Razem? Razem. To niezłe specjalistki z was. Słuchajcie, kochani, jest niezmiernie miło, że mam tutaj na scenie Kingę i Paulinę, bo ja je bardzo rzadko widuję na uczelni, bo ich po prostu nie ma. One non-stop gdzieś jeżdżą. No bo dobrze wybrałyśmy, trzeba się umieć ustawić. No dokładnie. Jeździcie na różnego rodzaju eventy, jeździcie na wycieczki, na targi i w ogóle, no nie ma was w ogóle na uczelni. Jak już jesteście, no to cieszymy się bardzo, że jesteście, tak więc jeżeli chcecie, tak jak Kinga i Paulina, poznawać nowych ludzi i pracować na całym świecie, a nie jest to problem dzisiaj, no to zapraszamy na kierunek turystyka, rekreacja. Tak, zapraszamy. Widzimy się w październiku. Dokładnie. Słuchajcie, przed nami kolejny kierunek. Jedyny kierunek medyczny na naszej uczelni. Niezwykła popularność tego kierunku i tutaj niestety, kochani, zdawalność na ten kierunek wymaga dobrych waszych ocen maturalnych. Ale nie martwcie się, na pewno się dostaniecie. Kierunek, który pomaga ludziom z różnymi schorzeniami. Słuchajcie, pomimo tego, że świadomość naszego społeczeństwa wzrasta, to mimo wszystko nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej chore. I trzeba tym ludziom pomagać. W jaki to sposób zrobić? No nic innego, być najlepszym w swojej klasie fizjoterapeutą. Przed nami kolejny kierunek, fizjoterapia. No to są z nami Przemek i Tomcia, chodźcie do nas. Oni opowiedzą wam, jacy to z nich wspaniali fizjoterapeuci. Cześć. Cześć, jesteśmy studentami trzeciego roku fizjoterapii. Krótko chcielibyśmy wam opowiedzieć o naszym kierunku i dlaczego warto przyjść do nas na studia. Fizjo to praca z pacjentami, zarówno tymi małymi, jak i tymi dużymi. Być Jezu, może jest trochę ciężka. Co się dzieje? Przemek, plecy. Jezu, coś potrafię, także może pomogę. Ale to po evencie, dobra? Jego ręce leczą, spokojnie. Ja tak jak wspominałem, fizjo to praca z pacjentami zarówno tymi małymi, jak i tymi dużymi. Być może jest trochę ciężka, jak widać, bo mamy różnych pacjentów, za to daje masę satysfakcji. Nawet w czasach pandemii, kiedy inne duże uczelnie miały zajęcia zdalne, my spotykaliśmy się i szlifowaliśmy swoje umiejętności. No dobra, Przemek, powiedz może, jakie są twoje ulubione przedmioty? Masaż i terapia manualna, ale jak teraz patrzę, to mam pewne wątpliwości. Aha. No dobra, ja Przemek, chyba... wieczorem masaż? O matko, Przemek. Chyba jednak pójdę na ten fitness. Ja natomiast chyba lubię fizjoterapię kliniczną w neurologii albo kardiologię. No więc tak jak widzicie, mamy bardzo dużo zajęć w różnych szpitalach, placówkach medycznych, dzięki czemu poznajemy bardzo dużą ilość ludzi i dokształcamy się i możemy wiedzieć, w czym chcemy się specjalizować. Właśnie, jeśli chodzi o specjalności, możemy kształtować się pod każdym względem, od pediatrii przez sport po geriatrię. Sami teraz stoimy przed tym wyborem, który od tego roku jest jeszcze większy. A no właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy pierwszą i jedyną w Polsce uczelnią, gdzie mamy specjalność fizjoterapia w uroginekologii, także na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Ponadto uczelnia daje nam możliwość udziału w różnych konferencjach naukowych, warsztatach i kursach, co pomaga nam w rozwijaniu się w przyszłej pracy zawodowej. O życiu studenckim opowie wam samorząd, ale my powiemy coś jeszcze. Tutaj nikt nie jest anonimowy i każdy może się czuć jako członek jednej wielkiej AWF-owskiej rodziny. Zapraszamy na fizjoterapię. Dziękuję bardzo, Dominika i Przemek. Przemek, ale z tym masażem to poważnie. Dobra? Dogadamy się. Mam napięty grafik, także proszę dzwonić. Słuchajcie, naprawdę fajny kierunek, naprawdę pracy mnóstwo w różnych jednostkach zdrowotnych, a przed nami kolejny kierunek. Jeżeli jesteście ludźmi pełnymi empatii, lubicie pomagać osobom niepełnosprawnym, to jest kierunek, który jest niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. W Europie Zachodniej też bez problemu znajdziecie po tym kierunku pracę, bo
takich specjalistów właśnie na Zachodzie potrzebują. U nas w Polsce się to dopiero rozwija, coraz bardziej i jesteśmy z tego pełni świadomi i cieszymy się bardzo, że nasi studenci bez problemu już wiemy, dostaną po tym kierunku pracę. To kierunek, w którym pomagamy ludziom, lubimy pomagać ludziom, czyli kierunek terapia zajęciowa. Są z nami Eliza i Kinga dzisiaj, właśnie studentki kierunku terapia zajęciowa i one wam poopowiadają, na czym to wszystko polega. Cześć dziewczyny. Cześć, jestem Eliza. A ja Kinga. Jesteśmy studentkami trzeciego roku na kierunku terapia zajęciowa. Terapeuta zajęciowy to zawód obecnie bardzo potrzebny społecznie, skupiający się na pomocy zarówno osobom starszym, jak i osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Terapeuta zajęciowy może pracować przy różnych placówkach, między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, w klubach seniora nawet, w szpitalach czy też w hospicjach. Eliza, może opowiesz, co dał ci nasz kierunek? Ja po tych 3 latach zdecydowanie czuję się przygotowana, żeby zaplanować i poprowadzić odpowiednio zaplanowany proces terapii. Na naszych zajęciach, oprócz zajęć teoretycznych, mamy bardzo dużo zajęć praktycznych, na których mogliśmy sprawdzić się w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem przeróżnych metod terapii zajęciowej, między innymi z dogoterapii, z muzykoterapii, choreoterapii czy artyterapii. Bardzo długo można by wymieniać. Kinga, a ty dlaczego zdecydowałaś się na ten kierunek? Zainteresowała mnie bardzo artyterapia, czyli terapia poprzez sztukę, ale także język migowy. Właśnie, bo na naszym kierunku uczymy się również języka migowego. Pokażesz coś? Śmiało. Co ona powiedziała? Powiedziała wam, do zobaczenia w październiku. No to słuchajcie, pracujecie z ludźmi, pomagacie im. To jest coś niesamowitego. Powiedzcie mi, z jaką grupą najlepiej wam się pracuje? Co semestr odbywamy praktyki. Mamy możliwość sprawdzić się w pracy z osobami w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami. No ja na przykład na swoim przykładzie od 2 lat prowadzę zajęcia z dziećmi, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Słuchajcie, jeżeli chcecie być takimi wspaniałymi, jesteście takimi wspaniałymi osobami, które pomagać uwielbiają innym osobom z różnymi niepełnosprawnościami, jak właśnie Eliza i Kinga, to ten kierunek jest stworzony dla was. Zapraszamy na terapię zajęciową. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. No i słuchajcie, kochani, na koniec wisienka na torcie. Oprócz tego, że człowiek jest zdrowy i piękny, to jeszcze powinien dobrze wyglądać, w przeciwieństwie do mnie. Więc kierunek typowo dla pani. Każdy, tak jak powiedziałem wam dzisiaj w trakcie tych dni, branża wellness, spa and beauty to jest branża niezwykle mocno rozwinięta w naszym kraju, a każda kobieta jest piękna i lubi być piękna. Więc szanowne panie, coś dla was, specjalny kierunek, na którym poznacie różne techniki, jak być najpiękniejszą na świecie. Kierunek kosmetologia, są z nami Karolina i Małgosia i one wam opowiedzą od strony praktycznej, jak to jest na kosmetologii. Cześć dziewczyny. Więc tak. W naszej uczelni ważnym akcentem studiowania są przede wszystkim dobrze wyposażone pracownie kosmetologiczne oraz obiekty sportowe, bo kosmetologia to nie tylko indywidualnie konstruowanie dobrze dobranych zabiegów, ale również dbanie i uatrakcyjnienie całego ciała człowieka. Tak, kosmetologia, no większość nas kojarzy z makijażem i paznokciami, no nie do końca. Też to się gdzieś przewija, ale głównie przy metodach nieinwazyjnych oraz inwazyjnych poprawiamy wygląd naszej cery, no i opóźniamy procesy starzenia. Jest szansa, żeby z tą facjatą coś zrobić? Tak, coś tam wyprasujemy. Dobra, wyprostujemy, tak? Wyprasujemy, prostujemy, naciągniemy, będzie okej. Okay. Ale mam dobrze na tej uczelni. Zdobywamy zakres wiedzy z dermatologii, anatomii, chemii ogólnej i kosmetycznej, fizjologii, fizjoterapii i farmakologii. Co ciekawe, wiadomości z chemii kosmetycznej wykorzystujemy do przygotowania preparatów, które będą odpowiednie dla każdego typu cery. Tak, no i też na uczelni mamy bardzo dużo zajęć praktycznych z kosmetologii upiększającej oraz tej pielęgnacyjnej z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów, które oferuje nam uczelnia.
Między innymi odbywamy też liczne szkolenia i warsztaty. W tamtym tygodniu nawet odbyłyśmy szkolenie z mikronakłuwania. I tak, zdobywamy certyfikaty, ale oprócz tego zdobywamy naprawdę gruntowną dawkę wiedzy, no i doświadczenie, które jest niezbędne później w naszym zawodzie. Ja potwierdzam, słuchajcie kochani, bo ostatnio byłem u dziewczyny na zajęciach. Widziałem, jak tam robicie te różne zabiegi. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ta maseczka zielona mi się podobała z tymi ogórkami na oczach u ciebie, Karolina. Czyli jednym słowem, praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Tak, praktyka. Praktyka jest bardzo ważna. Wiedza też, ale nasze umiejętności no, muszą być na wysokim poziomie. Słuchajcie, tak więc jeżeli chcecie być dobrej klasy kosmetolożkami. Tak, kosmetolog specjalista. Kosmetolog specjalista. To zapraszamy właśnie na ten wspaniały kierunek, kosmetologia, bo tam naprawdę można posiąść ogromną wiedzę i nie być tylko kosmetolożką, można też pracować w branży produkującej kosmetyki różnego rodzaju. No to co, zapraszamy na kierunek kosmetologii. Oczywiście, zapraszamy. Jeszcze tylko chciałabym dodać, jeśli można. Śmiało, oczywiście. Chciałybyśmy zaprosić na naszego Facebooka i Instagrama Koło Kosmetologiczne Anti-Aging AWF Biała Podlaska. Super. To do zobaczenia na kierunku kosmetologia. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kochani, jak zauważyliście przez te 40 minut, oferta naszej uczelni jest po prostu ogromna. Powiedziałbym nawet niesamowita. 11 super kierunków. Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, wychowanie fizyczne i taniec jako totalna nowość, sport piłka nożna, sport sporty walki, e-sport, trener personalny, turystyka, rekreacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa i kosmetologia. No tu każdy znajdzie coś dla siebie. Śmiało możecie być studentami naszej uczelni. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Najważniejsze oprócz studiowania jest to, że tu jest wspaniała atmosfera. Tak jak powiedziałem wam na początku dzisiejszego dnia, dzisiejszych dni otwartych, czujemy się jako jedna wielka rodzina. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wspaniali studenci. No bo słuchajcie, studiowanie studiowaniem, czasami trzeba pójść na wykłady i na zajęcia, no ale słuchajcie, po zajęciach trzeba jakoś ten czas wolny wam wypełnić. I tym zajmuje się nasz wspaniały samorząd studencki. Są z nami przewodniczący Konrad, jego zastępczyni Karolinka, więc powitajcie przedstawicieli samorządu. Siema, Karol. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako przewodniczący chciałbym dzisiaj wam powiedzieć kilka słów na temat, jak wygląda organizacja różnych wszelakich imprez i jak bardzo ważny student jest na naszej uczelni, bo uwierzcie mi, że student może naprawdę wiele. Jest ze mną Karola. Cześć wszystkim. Także słuchajcie, Rada Samorządu Studentów składa się aktualnie z 20 osób i są wybierani zazwyczaj na kadencję 2-3 lat i są to takie jakby osoby, które łączą studenta i pomagają mu dostać się i załatwić różne rzeczy na uczelni. Także jeśli będziecie mieli jakikolwiek problem, przychodzicie do nas, my staramy się jak najszybciej i jak najlepiej to załatwić. Ale dobra, przejdźmy do konkretów, co robimy, czym się zajmujemy i jak to wygląda. Robimy naprawdę duże imprezy, które w opinii różnych AWF-ów są uznawane za najlepsze w Polsce. Także Karolina może... Tak, organizujemy duże imprezy takie jak Juvenalia, Miski i Misterzy, które są organizowane tutaj na obiektach naszej uczelni, do których mamy bardzo blisko, ponieważ od akademika do każdego obiektu naszej uczelni mamy bliziutko, minutka, dwie. Można się podczas tych imprez świetnie bawić, spędzić super czas ze znajomymi i odstresować, jeśli tego potrzebujecie. Organizujemy również mniejsze wydarzenia, takie jak turnieje sportowe. Głównie to są turnieje gier zespołowych, krwiodawstwo oraz charytatywne zbiórki dla naszych potrzebujących. No i Ekiden, ten pływacki maraton. Oczywiście. Cała Polska z nami pływa. Sam brałem udział jako trenerka kadry Azerbejdżanu. I wybrzeża klatki schodowej. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy też godziny samokształcące. Jesteśmy jedynym AWF-em w Polsce, który oferuje to za darmo. Możemy wam zaoferować po godzinach waszych zajęć. Możecie przyjść do nas, my udostępniamy wam wszystkie obiekty. Możecie w jaki sposób chcecie szlifować swoje umiejętności. Naprawdę wiele godzin jest tego, a sami wiecie, że żeby wynająć na przykład różne obiekty, no trzeba jednak trochę zapłacić. A nasza uczelnia oferuje wam to naprawdę za darmo. Mamy basen, mamy siłownię, mamy halę i stadion lekkoatletyczny. Mamy również salę gimnastyczną z bardzo bogatym wyposażeniem, także naprawdę uwierzcie mi, że nie będziecie się nudzić. Mamy również szeroki wachlarz kół naukowych. Każdy z was coś dla siebie znajdzie, jeżeli chcecie rozwinąć swoje zainteresowania.
począwszy od tematyki sportowej, kończąc na tematyce medycznej, ale odsyłam was z naszej strony internetowej, tam są szczegółowe informacje i na pewno znajdziecie odpowiedź na wszystkie wasze pytania. Dobra, przejdę też dalej, bo nasza uczelnia to nie tylko samorząd studencki, mamy naprawdę wiele fajnych organizacji. Akademia Wychowania Muzycznego, którą będziecie mieli dzisiaj przyjemność usłyszeć, zawsze uświetnia nasze imprezy o prawo muzyczną, ale to zobaczycie po naszym wystąpieniu, będą występować. Przejdźmy dalej. Student TV, naprawdę fantastyczna grupa osób, które zawsze przychodzi do nas na wszystkie imprezy, zawsze jest ich pełno, z kamerą, na uczelni, oni jakby produkują materiały wideo i jakby udostępniamy je później na naszej stronie, żeby każdy student mógł sobie przypomnieć, jak to wszystko kiedyś wyglądało, jak dana impreza przebiegała i żeby jeszcze raz przeżyć te same emocje. A co najważniejsze, ACTS, czyli nasz klub sportowy uczelniany, jest aktualnie jeden z najliczniejszych naszej uczelni. Mamy 11 ugrupowań, a głównie chciałbym tutaj wyróżnić piłkarzy ręcznych, którzy aktualnie są na zapleczu ekstraklasy, walczą o awans, są na trzecim miejscu i osiągają takie wyniki dzięki najwyższym stypendiom sportowym, które w Białej Podlaskiej nasi studenci mają przyjemność dostawać. Dzięki temu są w stanie pogodzić karierę sportową, codzienne treningi i do tego mogą jeszcze przychodzić na uczelnię i edukować się na naszej uczelni. A na koniec jedna z najfajniejszych opcji na naszej uczelni dla was, czyli Erasmus. Możecie wyjechać do dowolnego państwa w Unii Europejskiej na pół roku, dostać stypendium i tam świetnie się bawić, studiować i spędzić miło czas z nowo poznanymi znajomymi z zagranicy. No tak, słuchajcie kochani, to rzeczywiście prawda. Te wspaniałe imprezy, w których ja też mam okazję uczestniczyć, Juvenalia, Rewelacja, wybory Miss i Mistera, te ekideny, te wszystkie maratony. Słuchajcie, powiem wam szczerze, codziennie prawie idę przez korytarz uczelni, to złapie mnie student TV, zada jakieś pytania z matura to bzdura, albo inne, ideał kobiety mojej, nie zdradzę. To jaki jest? Doktorze. Dowiecie się z filmu, który jest właśnie opublikowany. Ale słuchajcie, oni naprawdę tak dużo robią, że no nie ma tygodnia, żeby coś się nie działo. Jestem dumny, że mamy taki samorząd, który tak fajnie działa. Bardzo fajna rzecz to jest to, co Konrad powiedział, że są te godziny samokształcenia za free. Studenci mogą przychodzić i organizujemy w tym czasie rozgrywki, mecze. Bawią się na tych halach do godzin wieczornych, no a później bawią się wiadomo gdzie. Także dzisiaj też zapraszamy, robimy turniej siatkówki od godziny 17 na hali sportowej, ale nasi studenci już o tym wiedzą, także zapraszamy. Także dzieje się dzięki samorządowi, ale o tym jeszcze sobie poopowiadamy w trakcie, jak będziemy zwiedzali nasze uczelnie. Konrad, Karolinka, dziękujemy bardzo, gorące brawa dla samorządu. Dziękujemy. Zapraszamy. Słuchajcie, tak jak Konrad powiedział, studenci na naszej uczelni, spędzając wolny czas poza zajęciami, mogą rozwijać swoje pasje. Nie tylko te sportowe, nie tylko taneczne, nie tylko sportów walki, nie tylko inne w akademiku, ale też i swoją pasję muzyczną. Przed wami w specjalnym koncercie z okazji dzisiejszych dni otwartych drzwi Akademia Wychowania Muzycznego. Światło zgaś, światło zgaś, zamknij drzwi. Na początek, Lady Fan, puszczę ci tylko nie z ostatnich płyt. Jedno z nas będzie dziś nieprzytomne. Nieprzytomne, jutro nam będzie wstyd. Teraz tańcz, nie mów nic i niech stanie w miejscu czas. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty. Niech się kręci cały świat, zawsze niech już będzie tak jak dziś. Ciągle chodzę w
te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź no chodź, weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź no chodź, weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok, weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź no chodź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy lat. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż. Zawsze lubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówi mi. Take me back
to the night we met. I had all and done the most of you, some and now none of you. Oh, take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by a ghost of you. Take me back to the night we met. Dziękuję pięknie. I wystąpiła przed Państwem Akademia Wychowania Fizycznego. Wokal Weronika Zasuwik. Wokal i pianino Michał Krośko, a na gitarze Michał Sikora. Dzisiaj jesteśmy w takim okrojonym składzie, ponieważ mamy perkusistę, mamy wspaniałego skrzypka, oczywiście, mamy Wiktor. Wspaniałą Stewkę teraz na wokalu. No po prostu jest nas więcej, dzisiaj jesteśmy tak w mniejszym składzie, ale chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić. No właśnie, tutaj. Wercie, bo już jesteście na czwartym roku, nie? Tak. No. Zaraz nam uciekniecie. Także zapraszamy, bo nie tylko sport, nie tylko, mamy też muzykę. Także na tej uczelni jest wszystko do wyboru. Tak jak widzieliście, przed Wami Akademia Wychowania Muzycznego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, kochani, my pokazaliśmy Wam przed chwilą, jakie mamy kierunki, aż 11 tych wspaniałych kierunków, ale chcemy na dniach otwartych drzwi, no skoro otwieramy te drzwi przed Wami, no to chcemy, żebyście w sposób praktyczny zobaczyli, na czym polega studiowanie, bo jak dotkniecie, jak pójdziecie na tą matę, czy poderwiecie tą sztangę, to zobaczycie, jakie to jest fajne. Przygotowaliśmy dla Was kilkanaście warsztatów, i za chwilę Was na te warsztaty zaprosimy, ale wiem, że nie znacie naszej uczelni, więc zaprowadzę was w poszczególne miejsca prowadzący tych warsztatów, a szybko ich poznajmy. Słuchajcie, powitajcie gorącymi brawami naszych prowadzących. Pierwszy warsztat, trening siłowy, ABC rwania i podrzutu, poprowadzą dr Paulina Szyszka i dr Jarosław Sacharuk. Kolejny warsztat, makijaż do szkoły i na imprezę. Najmodniejsze trendy tegorocznej wiosny i lata poprowadzą pani magister Anita Makowska-Warmijak i pani magister Marta Leszko. Na sali tanecznej znajdziecie warsztaty zumba i spółka. Pan magister Damian Jabłoński, pani Ola Dębowska, pan doktor Marcin Bochenek będą z wami dzisiaj tańczyć. Skoro sport, sporty walki, to ABC samoobrony. Docent Zbigniew Bujak, ósmy dan taekwondo w Polsce i magister Dariusz Czubak. Ale mamy też warsztaty psychologiczne. Matura Challenge, czyli jak przekuć marzenia w cele. Magister Joanna Brudzicka-Wołowik i doktor Ania Bochenek. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Doping dla mózgu. A ten warsztat poprowadzą magister inżynier Arana Galczak-Kondraciuk, magister Paweł Stempel i pani magister Małgorzata Kołdej. Bardzo fajna rzecz, sam używam, jak mam jakąś kontuzję, warsztaty tapingu, czyli plastrowanie. Nasza nieoceniona pani dziekan, pani doktor Martyna Jarocka. Dominika i Oskar powiedzieli Wam, że dzisiaj nasz prowadzący z kierunku e-sport zorganizował dla Was specjalny turniej e-sportowy w sali dydaktycznej sportów, w zasadzie e-sportu, dr Tomasz Sacewicz. Słuchajcie, i mamy też warsztaty dla nauczycieli. Wiem, że się parunastu nauczycieli zapisało, więc zapraszamy. Warsztaty pierwszej pomocy poprowadzi nasz nieoceniony dr Paweł Różański. Paweł, przestań tam z tą Anią oddychać i całować. A warsztaty psychologiczne, wojna, strach, trauma, jak wspiera dzisiejszą młodzież, poprowadzi pani doktor Maria Anna Turosz.
Słuchajcie, to są prowadzący naszej uczelni, jak widzicie, super profesjonaliści. Wiem, że nie znacie naszej uczelni, więc tutaj, przy wyjściu z auli, bo już za chwilę kończymy i wy pójdziecie na te warsztaty, tu przy wyjściu z auli będą poszczególne potykacze, gdzie będzie nazwa danego warsztatu. Wiem, że jesteście zapisani, więc tam będą nasi nauczyciele czekali na was. Nauczyciele, do roboty. Dziękujemy wam bardzo. Gorące brawa. A my powolutku zbliżamy się do końca. Ale nie do końca. Bo jeszcze nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Ale zanim to powiem, to potrzebuję trzy odważne osoby, które przyjdą tutaj do mnie, tu na scenę. Wiem, że jest Karinka. Dawaj, chodź do mnie. Zgłaszałaś się przed... weszła na aulę i od razu, a co będzie fajnego, ale to super. Chodź, Karina, gorące brawa dla Kariny. Karina pierwsza się zgłosiła. Ale słuchajcie, mam jeszcze dwa miejsca. Super nagrody do wygrania. Nie wszyscy naraz, nie biegnijcie, chodźcie. Jeszcze dwie osoby potrzebuję, śmiało. Śmiało. Zobaczcie, Karina jest odważna i już wygrała nagrodę. Tylko wejdzie na scenę. Mamy drugą odważną, brawo. Może jakiś chłopak, panowie. Ale to kto pierwszy na scenę? Będziesz pierwszy przed nią, wygrasz. Dobra, pani, już dziękujemy, sorry, dostaniesz nagrodę maszyn... przepraszam, chodź, cześć, chodź, Paweł, jestem. Nikola, nagroda podczyszczenia maszynka do golenia. Dobra, później, do odebrania. Chodźcie na środek, tutaj do mnie, chodźcie bliżej, śmiało, niech publiczność was zobaczy. Ja mam na imię Paweł. Ja Karina. Klaudia. Tomek. Super. Słuchajcie, zaczniemy tym razem od Tomka. Mam dla was jedno proste pytanie, ok? Tomasz, pierwsza litera alfabetu. A. Super, już wygrałeś. Klaudia. Klaudia. Tomuś, przesuń się, muszę być koło Klaudii bliżej. Klaudia. Kochasz swoją mamę? No, ja też. M, jak mama. A jej odwrotność to? No. Matura to bzdura. Nie, to takie pytanie. Jak mamy M, to jak obrócimy do góry nogami, to mamy? W. Świetnie, brawo dla Klaudii. Zgadła. Przesuwamy się, dziękuję bardzo. A tobie nie zadam pytania. Ona ci zada pytania. Tak, czyli nasza Kinga. Jaka to litera? F. Nie, F. F. Brawo, super. Czyli mamy... A. W. F. A, W, F. Proste. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od 50 lat w naszych sercach. Dzięki temu jesteśmy jedną wielką rodziną. Jak widzicie zresztą po naszych studentach. Od 50 lat brzmi w naszych sercach jedno proste hasło. Trzy litery, jedno serce. A. W. E. No! Cieszę się, że... Bo wiecie, te koszulki zobowiązują. Także do zobaczenia w październiku na zajęciach z koszykówki. Cieszę się, że jesteście już naszymi studentami. Wy też się cieszycie. Ale słuchajcie, my uwielbiamy, jak to hasło wszyscy razem powtarzamy i zawsze robimy to na stojąco, więc wstajemy wszyscy, śmiało! Pamiętajcie, jeżeli wybierzecie naszą uczelnię, AWF Biała Podlaska, na pewno nie pożałujecie. To będzie strzał w dziesiątkę, bo w naszych sercach brzmi jedno proste hasło. Trzy litery, jedno serce. Cicho było. Jeszcze raz. Trzy litery, jedno serce. Tak jest. Gorące brawa dla naszych studentów, już teraźniejszych i tych przyszłych. Dziękujemy bardzo, że przyjechaliście do nas na AWF do Białej Podlaskiej na Dni Otwarte. A teraz szybciutko zapraszamy was na warsztaty. Jak ktoś nie jest zapisany, to niech po prostu idzie na zajęcia dydaktyczne, dołączy do różnych grup i do zobaczenia w październiku. Aha, kochani maturzyści. Najważniejsza sprawa. Powodzenia na maturze!